Jak wyczytamy z Wikipedii, jest to Europejska Organizacja Badań Jądrowych, powstała w 1954 roku. Ośrodek naukowo-badawczy położony na północno-zachodnich przedmieściach Genewy na granicy Szwajcarii i Francji. Obecnie do organizacji należą 22 państwa. Jest to największy zderzacz cząsteczek zwany Wielkim Zderzaczem Hadronów. Leży około 100 metrów pod ziemią i ma około 27 km obwodu. I rozpędza się tutaj cząsteczki prawie do prędkości światła, zderza je ze sobą i bada rezultaty. Na początku lat 90. powstała tutaj ogólnoświatowa sieć, czyli internet. Miała za zadanie zbieranie informacji od naukowców z całego świata, żeby móc wspólnie pracować nad badaniami. Większa część CERN znajduje się na terytorium Saint Genis Pauli. W czasach rzymskiego imperium zwanego Apoliokum. Miasto i świątynia były dedykowane Apolionowi, niszczycielowi, czyli Shiva lub Horus. Dokładnie to samo miasto, gdzie znajduje się CERN, było w starożytności świątynią boga Apoliona, który jest dziś w świątyniach hinduskich nazywany Shivą, bóstwo destrukcji i ponownego tworzenia. Destrukcji czego? To jedyny bóg spośród tysiąca, jakie istnieją, o którym mówi się, że niszczy wszechświat, by ponownie go stworzyć. To wszystko. Więc może was zdziwić, co przeczytam teraz z Apokalipsy Świętego Jana. I dano mu klucz od studni czeluści. I otworzył studnię czeluści. Mają nad sobą króla, anioła czeluści. Imię jego po hebrajsku Abaddon, a w greckim języku ma imię Apollyon. Studnia czeluści jest powiązana według Biblii z Bogiem Apollyonem. A świątynia Apolliona znajduje się dokładnie w centrum CERN. Ciekawe jest również to, że ten fragment Apokalipsy jest w rozdziale 9, wers 11, czyli mamy 9:11, czyli World Trade Center. W miejscu, gdzie stały dwie wieże, dzisiaj znajduje się pomnik, który symbolizuje studnię czeluści. Oto logo CERN. Jeśli przyjrzycie się temu, zobaczycie tutaj 666. Nie wiem jak wy, ale jeśli ja bym tworzył logo, nie chciałbym, żeby przypominało 666. Ale oni tak zrobili. Co naprawdę mnie zaskakuje, to to, że jest to jedyna firma na świecie, która ma bóstwo jako swoją maskotkę. Bo firmy nie lubią być łączone z religią. A ta jest największa w swoim rodzaju i bóstwem, które znajduje się na zewnątrz głównej siedziby, jest Shiva, starożytny Apollyon, bogini zniszczenia. Żebyście nie pomyśleli, że zwariowałem, dyrektor zespołu obliczeń naukowych w CERN powiedział: coś może przedostać się przez wymiarowe drzwi w zderzaczu hadronów. I z tych drzwi coś może wydostać się na zewnątrz, lub my możemy coś przesłać. Dlaczego to jest takie ważne? Musicie zrozumieć i możecie o tym poczytać na ich stronie, że celem CERN przez ostatnie 60 lat było otwarcie portalu w czasoprzestrzeni. Chcą otworzyć czarną dziurę. Nazywa się to miniaturowa czarna dziura, bo gdy zderzają się dwie cząsteczki, teoretycznie nastąpi rozerwanie czasoprzestrzeni przez około 3 do 26 sekund, co określili jakieś 6 lat temu. I stworzy to miniaturową czarną dziurę i coś może przez nią się wydostać. Którą można znaleźć online, stworzone przez fizyków z CERN pod tytułem Teoria strun, teoria wszystkiego.
I kiedy przejdziesz do 33 minuty, jeśli ktoś z Was wie co nieco o masonach, wie, że ten numer ma duże znaczenie. Kiedy przejdziesz do 33 minuty, to usłyszysz, że zamierzałem otworzyć te czarne dziury. Spróbuję znaleźć grawitony, cząsteczki, z której myślą, że zbudowana jest grawitacja. I podczas niektórych z wcześniejszych eksperymentów te grawitony znikały i przypuszczałem oni, że znikały do równoległych wszechświatów. Teraz robią to jeszcze raz i będą starali się prześledzić dokładnie, co dzieje się z tymi grawitonami, gdzie one znikają. I tu zaczyna robić się ciekawy i nawet paranormalny. Jeśli grawitony przedostają się do równoległych wszechświatów, to mogą być one narzędziami, które możemy użyć, by wysłać komunikat do innego wszechświata. Typu, hej, jesteśmy tutaj, chodźcie z nami pogadać. I może coś będzie wysłane z powrotem do nas. Sam dyrektor CERN powiedział, że wielki zderzacz hadronów może otworzyć wrota do innych wymiarów i przez te wrota coś może się wydostać lub my możemy coś przez nie przesłać. Mówi tu dokładnie, do czego zamierzałem użyć tej maszyny. To chcą zrobić, zweryfikować równoległe rzeczywistości. Słowo Babilonia, czy też Babel, można tłumaczyć jako bramę do nieba, więc nie odnosi się to tylko do wieży czy schodów do nieba, ale bardziej do czegoś w rodzaju portalu, do innej rzeczywistości. Myślimy, że żyjemy w trójwymiarowej rzeczywistości, którą widzimy. Czwarty wymiar to czas i być może są jeszcze inne, które nazywają światami równoległymi, membranowymi. Czyli, że gdzieś znajduje się trójwymiarowy wszechświat, całkowicie od nas oddzielony. Grawitacja przedostaje się między nimi, dlatego używają oni grawitonów. Jeszcze jedną rzecz, którą można przytoczyć, to tajemniczy film, który ukazał się jakiś czas temu w internecie. Widzimy tutaj rytualny obrzęd mordu na terenie CERN przed posągiem Shiwy. Na 99% CERN sam wyparł się tego na początku, a potem przyznał, że to jest jakieś dziwne poczucie humoru pracowników. Kilka osób zbiera się naokoło posągu. Jedna zostaje rozebrana. Po czym tutaj widzimy, jedna osoba wychodzi naprzód, wyciąga nóż. Wszyscy klękają, ta osoba się kładzie. No i zaczyna się rzeź. W tym momencie kamerzysta zaczyna panikować, co robi w trochę mało przekonujący sposób. Wszystko wydaje się dziwne. Na samym końcu jeszcze widzimy rzut na zderzacz hadronów. Dzięki czemu wiemy, że jesteśmy na terenie CERN. Kolejnym nawiązaniem do świata podziemnego jest sama nazwa CERN i jej pokrewieństwo do bóstwa Cernunnos, który jest przedstawiony w mitologii Celtów jako rogaty bóg. Na koniec jeszcze tylko zobaczymy filmik, który wypuścił CERN pod tytułem Symetria, czyli z artystycznym polotem, pełna metafor i odniesień do okultyzmu, wizja pokazująca, na czym tak naprawdę pracuje CERN. Miłego oglądania.